Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera. Jest początek maja. Młody Werter rozstaje się ze swoim przyjacielem Wilhelmem i udaje się do małego miasteczka, obiecując utrzymanie z nim kontaktu listowego. Ma załatwić sprawy majątkowe swojej matki, ale tak naprawdę ucieka przed uczuciem bliżej nieznanej Eleonory. W ciągu tygodnia poznaje najbliższe okolice, zaprzyjaźnia się z mieszkańcami i zachwyca się malowniczą i urokliwą miejscowością. Dużo rysuje, jest bardzo szczęśliwy. Rozumie życie okolicznego ludu, utożsamia się z jego niedolą i trudami codziennego życia. W kolejnych dniach wzrasta w nim jednak osamotnienie i poczucie niezrozumienia ze strony ludzi zaprzyjaźnionych z nim. Zaczyna więc unikać spotkań i izoluje się. W takich chwilach często rozmyśla, zauważa różnice między sobą a otoczeniem. Jest bardzo wrażliwy, czuły i ma bogatą wyobraźnię. Upodabnia się tym do dzieci, o których zresztą wspomina w listach do Wilhelma. Mijają kolejne tygodnie, a Werter spędza dużo czasu na spacerach. Chętnie czyta Homera w cieniu dwóch lip. Szczególnie przypadło mu do gustu wzgórze w miejscowości Walheim. Położenie na wzgórku jest bardzo malownicze. Bacznie obserwuje przechodzących tędy ludzi. Jest świadkiem wielu zdarzeń, które w szczególny sposób przykuwają jego uwagę. Widzi chłopca, który codziennie opiekuje się młodszym braciszkiem, gdy ich mama jest zajęta. To go niesamowicie inspiruje. Widzi w dzieciach niewinność i spokój. Poznaje sporo rodzinnych historii. Dwie z nich wzbudzają w nim zainteresowanie. Pierwsza jest opowieścią Parobka, który służył u pewnej niemłodej wdowy i darzy ją uczuciem. Myśli nawet o stałym z nią związku. Inną opowiada kobieta, matka trzech chłopców, która czeka powrotu męża ze Szwajcarii. Ten pojechałby załatwić sprawy majątkowe i długo nie wraca. W drugim miesiącu pobytu Wertera w miasteczku zaczyna się ciąg zdarzeń, który zaważy na jego dalszym życiu. Na wiejskiej zabawie poznaje piękną dziewczynę, Charlottę, zwaną też Lottą, córkę komisarza książęcego. Wiele razem tańczą i rozmawiają niemal całą noc. Mimo że Lotta jest już zaręczona z Albertem, chwilowo nieobecnym z powodu wyjazdu, staje się ona obiektem westchnień i marzeń Wertera. Fakt, że ma narzeczonego, młodzieniec przyjmuje bez emocji. Zakochuje się w niej bez pamięci i zaczyna bywać w domu państwa S. Poznaje całą rodzinę Lotty, jej rodzeństwo i krewnych. Często rozmawia z dziewczyną, bo widzi z jej strony zainteresowanie swoją osobą. Zdobywa też sympatię jej ojca. Miłość do Lotty nabiera barw i rumieńców, szaleje za nią. Jednak ten stan wielkiego szczęścia nie trwa długo. Po 6 tygodniach przychodzi przełom. Pod koniec lipca wraca bowiem Albert i komplikuje tym samym sytuację. Zadziwia stosunkiem do Wertera, gdyż jest mu bardzo przyjazny, grzeczny i nie okazuje zazdrości, nawet chętnie z nim rozmawia i nie unika spotkań we trójkę. Tym tylko centruje i zbija z tropu zakochanego młodzieńca. Mija kolejnych 6 tygodni rozterek i wewnętrznej walki Wertera. Wzrasta w nim stan napięcia. W połowie września chłopak decyduje się, aby odejść i wyjeżdża bez pożegnania. W bliżej nieznanym mieście wstępuje do służby dyplomatycznej i rozpoczyna pracę w poselstwie. Nowe obowiązki pozwalają na jakiś czas zapomnieć o bólu rozstania z ukochaną i ukoić wewnętrzne niepokoje. Wydawałoby się, że czas uleczy tę ranę, ale w lutym spada na Wertera wiadomość jak grom z jasnego nieba. Lotta wychodzi za mąż za Alberta. Na początku przyjmuje to spokojnie, akceptując ten związek. Wysyła nawet list z życzeniami do młodej pary. Niedługo potem przeżywa jednak ciężkie doświadczenie natury towarzyskiej. Podczas pobiedniego spotkania u hrabiego von C zostaje wyproszony z arystokratycznego domu. Towarzystwo jest niezadowolone, jak widzę z pana obecności, powie hrabia do Wertera. Ten towarzyski policzek wstrząsa młodym człowiekiem. Rezygnuje on z posady poselskiej i decyduje się na powrót do rodzinnego miasta. Po drodze zajeżdża do zaprzyjaźnionego księcia i zamieszkuje u niego. Spędza tam kilka tygodni. Czuje się źle. Jest trochę znudzony i nie potrafi znaleźć z księciem wspólnego języka ani wspólnych zainteresowań.
Mężczyźni zbyt różnią się od siebie. W połowie czerwca postanawia opuścić książęcy zamek. Chce być jak najbliżej Lotty, udaje się więc tam, gdzie mieszkają małżonkowie, w Walheim. Spotyka znaną sobie kobietę. Jej mąż powrócił ze Szwajcarii, ale nic nie zdziałał w sprawie spadku po zmarłym krewnym. Poza tym umarł jej najmłodszy syn. Werther jest wstrząśnięty historią tej rodziny. Próbuje odnaleźć miejsce sprzed wielu miesięcy, kiedy czuł się taki szczęśliwy. Odwiedza je, ale nie potrafi odtworzyć atmosfery tamtych dni. W tym czasie dowiaduje się też o losach parobka i jego planach z wdową. Wyrzuciła go z domu, kiedy z niepohamowanej namiętności próbował ją uwieść. Obie te historie przygnębiają Werthera. Widzi poza tym zmiany w odwiedzanych dotąd miejscach. Nie ma na przykład w pobliżu kościoła pięknych orzechów. Kazała je ściąć nowa pastorowa. Dla młodego mężczyzny przychodzi ciężki okres jesiennego, melancholijnego nastroju. Nie chce czytać już Homera. Zaczytuje się w mistycznych, pełnych wewnętrznej magii pieśniach Ossiana, Jamesa MacPersona. Stan jego duszy ulega zmianie i nawiązuje kontakt z Lottą. Odwiedza jej dom, jest tam nawet częstym gościem. Wyznaje dziewczynie swoją miłość i nie ukrywa już uczucia. Coraz bardziej czuje się zdeterminowany i niespokojny. Obecność Alberta i poczucie mącenia rodzinnej atmosfery źle działają na Werthera. Czuje się winny i jest wewnętrznie skłócony. Wiadomość, że znany mu parobek zabija nowego służącego wdowy, bo zgodziła się za niego wyjść, jeszcze bardziej rujnuje szansę na wyciszenie się Werthera. Natarczywość bohatera niepokoi i drażni już Alberta. Daje więc znać po sobie, że niechętnie widzi go w progach swojego domu. Mężczyzna jest tym przygnębiony i coraz częściej myśli o samobójstwie. Nie jest w stanie wytrzymać takiego napięcia. Chwila, kiedy składa niewinny pocałunek na ustach Lotty, będzie dla niego nadzieją, że jednak dziewczyna go kocha. Jednak ta odrzuca ten moment swojej słabości i ucieka od kochanka. Stosunki między trójką bohaterów są bardzo napięte. Spotykają się w takim gronie po raz ostatni i Werther postanawia odsunąć się od życia ukochanej. Podejmuje decyzję o zakończeniu swojego życia. Reguluje ostatnie należności i sprawunki. Pisze listy pożegnalne do przyjaciela i prosi o przekazanie przeprosin jego matce oraz list do Lotty, w którym wyraża swą miłość. Po raz ostatni spotyka się z ukochaną. Kobieta prosi go o czytanie pieśni Ossiana. Między nimi wytwarza się niesamowite napięcie i namiętność, którego Lotta nie wytrzymuje i ponownie ucieka. Werther wraca do domu i kończy list pożegnalny do kochanki. Pożycza on od Alberta za pośrednictwem służącego pistolet. Pełen napięcia czeka i o północy, ubrany w strój, niebieski frak i żółtą kamizelkę, a w ręku trzymając różową wstążkę, którą dostał od Lotty, strzela do siebie, celując w głowę nad prawym okiem. Znajduje go rano służący i zawiadamia komisarza, jego córkę oraz Alberta. Pogrzeb odbywa się w nocy według wskazówek zmarłego, bez obecności duchownego. Pochowany zostaje w miejscu przez siebie wyznaczonym. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.